Słuchajcie, w polskim futbolu bardzo często brakuje cierpliwości, a w klubach, które mają większe pieniądze i większe aspiracje, tym bardziej brakuje cierpliwości. Dzisiejsza tabela pokazuje, że jednak cierpliwość jest nagradzana. To jeszcze chciałem zapytać ciebie, Czarek, a propos Czesława Michiewicza, z którym pracowałeś. Czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Bo wiem, że tobie jest trudno, bo jesteś jakby w tym zespole, w tym klubie i też może Czesława Michniewicza za chwilę spotkasz na swojej drodze, jeżeli nie będziesz już bramkarzem reprezentacji do lat 20. No ale co jakby... Zależy, co powie, czy... Dobre, Czarek, dobre. Słuchaj, nie, ale co się twoim zdaniem zmieniło i dlaczego wiele osób mówi o tej odbudowie, tak? No, ja słyszę odbudowa, no to coś musiało być zburzone, tak? My przede wszystkim, jak zaczęliśmy grać w Lidze Europy, wiadomo, od początku sezonu było postawione, że musimy awansować do Ligi Europy, że musimy zrobić awans, że Liga Europy jest na pierwszym miejscu i trochę tą ekstraklasę zaniedbaliśmy w tym sensie, że przegraliśmy za dużo spotkań na samym początku ligi. Czyli wiadomo, koncentracja jakby na tym celu europejskim, który jest wiadomo też związany z... To nawet trener Michniewicz chyba w wywiadzie powiedział, że on dostał cel awansu do Ligi Europy. My jako piłkarze nie myślimy o tym, że za 3 dni mamy mecz Ligi Europy, tylko o tym, że dzisiaj mamy mecz w Ekstraklasie i też ten mecz trzeba wygrać. Jest tak samo ważny jak ten w Lidze Europy. A zarzucano wielu piłkarzom, szczególnie tym zagranicznym, że ich koncentracja była skupiona jednak na tej ekspozycji europejskiej, co mogło dać im ewentualnie transfer do lepszego klubu jeszcze. Nie sądzę, żeby tak było, bo jestem w tej szatni, widzę, jak chłopaki się zachowywali dla nich i widziałem ich reakcje po przegranych meczach w szatni czy po przegranych meczach w Lidze Europy i po awansie. Także moim zdaniem nie było czegoś takiego, że ktoś sobie wybierał mecze. Mnie to bolało, że mówili o nas, że sobie wybieramy mecze, że chcemy grać tylko w Lidze Europy, a Ekstraklasa nas już nie interesuje. Teraz mamy tego efekt, że przegraliśmy za dużo spotkań na początku sezonu. Gdybyśmy mieli, nie wiem, 9-10 punktów, więc to jest tylko 3 mecze z 14 przegranych. Myślę, że dalej byśmy byli w walce o Mistrzostwo Polski i dalej byśmy mieli duże szanse, żeby to mistrzostwo wywalczyć. A jeśli chodzi o personalia, no to myślę, że taki na przykład Lindsay Rose czy Jurgen. Jurgen jest młodym zawodnikiem, on jest chyba 2001 rocznik, jeśli dobrze pamiętam. On potrzebował chyba czasu na zaklimatyzowanie się, żeby wydobyć z niego to, co najlepsze. Jak pamiętam Jurgena za czasów trenera Michniewicza, a za czasów teraz trenera Wukowicza, no to naprawdę zmienił się ten zawodnik. I pamiętam obóz teraz w Dubaju chyba był takim przełomowym momentem Jurgena, gdzie zaczął dobrze wyglądać, gdzie trener w niego uwierzył, gdzie trener go kilka razy poklepał po ramieniu, pochwalił i chyba to miało dla niego znaczenie, że on też poczuł to pewność siebie i to, że będzie przydatny dla zespołu. Także nie jest też wcale takie proste wprowadzić nowych zawodników do zespołu, gdzie nagle co sezon wymieniło się... Zwłaszcza w takiej liczbie, prawda? Gdzie teraz wymieniło się kilku zawodników. Mieliśmy wahadłowych, którzy dobrze funkcjonowali u Juranowicza. Odszedł Juranowicz, wszedł w jego miejsce Johansson. Też od razu się od niego oczekiwało, że będzie dawał to samo, co Juranowicz. Juranowicz jak przychodził, też od razu nie był gwiazdą tego zespołu. Nie był zawodnikiem, który z miejsca stał się najlepszym zawodnikiem, który wyjedzie za kilka milionów za granicę. Także Matias teraz udowadnia, że ma w sobie umiejętności, które przekładają się na asysty i dobrą grę. Tak samo Lindsay Rose złapał spokój, zaczął dobrze grać i Jurgen, czy wcześniej Ernest Muci. Także myślę, że ci zawodnicy po prostu potrzebowali czasu i zaaklimatyzowania się. Legia też jest na tyle specyficznym klubem, w którym jest bardzo duża presja. Nie wyjdzie ci jeden mecz, często jesteś tak skrytykowany, jak w innym zespole by ci nie wyszedł, powiedzmy, sezon, tak? Także to też jest kolejna kwestia mentalu i przystosowania się do tych oczekiwań, do tego... A nie myślisz, że w Legii dlatego tak jest z tą krytyką, że regularnie z Legią od paru lat jest tak, że Legia ze swoją dyspozycją idzie ze skrajności w skrajność. Jeden sezon gracie rewelacyjny, zdobywacie mistrza, robicie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Uważam, że... No Legia poza tym sezonem, ale teraz poczekaj, no to zawsze jest jedno. Ale po drugie, mieliście naprawdę pierwszy raz od pewnego czasu szansę awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Uważam, że
ta ścieżka nie była taka ciężka, skoro awansował zespół z Mołdawii, no bo na ten zespół byście chyba wpadali, tak? Jakbyście nie przegrali tego dwóch meczu o Ligę Mistrzów i zobacz, w jednym sezonie gracie naprawdę, że i się to przyjemnie ogląda. W drugim sezonie lądujecie w 10 pierwszych spotkaniach z 7 czy z 8 porażkami, no to wiesz, trudno, żeby... Jeden to ten sezon trudno, jest taki specyficzny. Ale trudno, żeby ten kibic... Taki, ja nie wiem, ale trudno, żeby ten kibic siedział i mówił, że wszystko jest okej.